Nieruchomości w postępowaniach egzekucyjnych i upadłościowych. Ludzie często widzą coś takiego, że jest na przykład spółdzielcze własnościowe prawo do sprzedania, ale spółdzielnia jest w upadłości. Kupilibyście to? To jest żaden problem. Dlatego, że jeżeli spółdzielnia jest w upadłości, to jeżeli kupi to inna spółdzielnia, to jedyne, co trzeba będzie zrobić, to po prostu dopisać się do tej drugiej. A jeżeli kupi to inny podmiot niż spółdzielnia, to spółdzielcze własnościowe prawo przekształci się w odrębną własność. Ale numer, co? Rynek tego w ogóle nie chce. Szukajcie tych nieruchomości. Jak ich nie chcecie, zapraszam do mnie.